Kryptospekulacje, witam na Kryptobilans, historyczne materiały Glassnode, dane techniczne YouTube, playlista Glassnode, ponadto social media CS, spekulacja Twitter X, a także Telegram, kryptospekulacja chat, link zawarte pod materiałem. Tutaj dzienna dawka informacji pod nazwą CryptoFlash, rynki kryptowalut połączone z rynkami tradycyjnymi. Dziś na tapetę wykres z indykatorami pod nazwą Bitcoin Technical Pricing Model. Przyjrzymy się także obecnej sytuacji PiCycle Top czy Myer Multiply. I tak, ten oto wykres nanosi nam nie tylko w czystej postaci cenę BTC, to oto na biało, ale także zaczniemy od 111-dniowej, to jest ta oto różowa, dniowa, prosta, średnia krocząca. Ta jest używana w ramach oscylatora PiTop, a ten wychwytuje krótkoterminową i średnioterminową dynamikę rynku. Jak na chwilę obecną jesteśmy oczywiście pod tym indykatorem. Dalej 200-dniowa, ta oto zielona, prosta, średnia krocząca. Ona jest powszechnym wskaźnikiem technicznym w analizie technicznej i powszechnie kojarzy się z punktem przejścia między rynkiem byka i niedźwiedzia. Na chwilę obecną jesteśmy poniżej ceny BTC. Spójrzmy sobie w też interwale ostatnimi, aby też zajrzeć tutaj, a dalej niebieska 365-dniowa SMA krocząca zapewnia długoterminową podstawę dla dynamiki rynku w wysokich ramach czasowych. Tutaj znajdujemy się powyżej obecnej sytuacji. I tak na dzień dzisiejszy, 5 dzień sierpnia, w ceny BTC mniej więcej 52 tysiące dolarów. Idąc od tej niebieskiej 365-dniowej, to cena wynosi 48-49 tysięcy dolarów. Złamany trend 200-dniowej zielonej 61 400, a 111-dniowa 64. Tak oto wynosi. 200-dniowa ta jest weekendowa SMA, tygodniowa średnia krocząca. No i ta znajduje się na pułapie 37 600. Jak to wygląda historycznie i na tu i teraz w perspektywie, której się znajdujemy w cykli Hossa, Bessy, każdego zostawiam do własnych spostrzeżeń. Oczywiście w poprzednich cyklach także znajdowaliśmy się chociażby w tym okresie tutaj 19 pod koniec roku 19. Także złamanie pod 111-dniową, także złamanie pod 200-dniową. Nadszedł ten blagi went COVID, no i ponadto też byliśmy poniżej 365-dniowej w krótkich interwałach czasowych, nie dość długich. Pytanie techniczne tylko wyłącznie, czy zahaczymy 365-dniową na poziomie 48, bodajże już cena BTC nawet tam zjechała, chociaż może i nie. Tu jest na czas 5 UTC 48 900, a niżej 37 000. To są tylko wyłącznie dane techniczne, tak nie musi się stać. No i PiCycle tylko top, ten omawialiśmy indykator dla przypomnienia, ten wykazał w poprzednich cyklach piękne top. No tu i teraz, czyli oscylator, porównanie pędu dwóch wskaźników średnich ruchomych, ten porównuje 111 SMA, to oto niebieską, gdzie jesteśmy także poniżej. No i tak, jeśli cena krypto w tym wypadku jest, jest to trend tutaj spadkowy. No i zastosowanie ma także m.in. do generowania sygnałów handlowych jako wsparcie i oporu. Ponadto znajdowaliśmy się w tym okresie też początkiem, pod koniec tamtego miesiąca, znajdowaliśmy się także i wcześniej, august, september, widzimy tutaj. Pytanie, jak się dalej zachowamy w tym z kwestii teraz oporu. 111 SMA także widzieliśmy wcześniej w historycznych interwałach, jak to wyglądało wcześniej. No i mamy rozbieżność także w tej kwestii między PiCycle Top, a w tym wypadku można to ująć w tym oto znaczeniu, rozszerzenie się tych dwóch indykatorów na chwilę obecną. Możliwe, że jest to ten oto typu black moment, nie wiem, moje predyspozycje na chwilę obecną tak wyglądają na danych on-chain i nie tylko. I na koniec przypomnienie, też omawialiśmy wcześniej Bitcoin Myer Multiply, ten mnożnik Myera jako oscylator. Tak, to jest ten oto niebieski na dole, tak w tej oto grafice. I tu jest dość ciekawy wątek update, ten jest opieczany w stosunku, przypomnijmy, ceny do 200-dniowej średniej kroczącej, a ta 200-dniowa średnia krocząca jest powszechnie uznawana wskaźnikiem służącym do ustalenia nastawienia makro byka lub niedźwiedzia. No i tak, ten Myer Multiply, ten oto niebieski, zbliża się do tego poziomu zielonego, ten oznacza wartość poniżej 0,8, ta górna czerwona to jest 2,4 oscylator, no i ten oznacza potencjalnie notowanie ceny BTC z 20% dyskontem w stosunku do 200-dniowej MA, a na chwilę obecną tak to się zapowiada, to są jeszcze dane nieodświeżone na dzień wczorajszy, a więc na pewno uważam, że dobiliśmy ten punkt w cenie obecnej na dzień dzisiejszy, jak to wyglądało historycznie, także zapraszam, jak historycznie hossy ostatniej. Także znajdowaliśmy się chociażby w tym tu wspomnianym interwale też covidowym czasowo jako discount. Natomiast powyżej oscylatora 2,4 to są już tutaj stan euforii. Tak widzimy chociażby te piki. Też ostatnio ten pik, gdzie nawet nie dosięgliśmy w ATH marcowym. Sytuacja dość trudna na rynku, de facto sytuacja też ekonomiczna na świecie. No i przyglądamy się na chwilę obecną. Kryptospekulacja, dziękuję, do usłyszenia.